Ewangelia według Mojżesza, 27 listopada. Jeśli by rodzony twój brat, albo twój syn, albo twoja córka, albo twoja żona, albo twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał cię potajemnie mówiąc: chodźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, któremuś spośród bogów ludów będących wokół was, zarówno tych bliskich, jak i tych odległych od siebie, od krańca ziemi do krańca ziemi, nie zgodzisz się, ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie pożałujesz go, ani go nie ukryjesz. Księga Powtórzonego Prawa, 13 rozdział, od 7 do 9 wersetu. Bóg jest stwórcą małżeństwa i rodziny. Pragnie w nich jak najlepszych wzajemnych stosunków i dobrego stanu duchowego. Pragnie w każdej rodzinie zajmować pierwsze miejsce, bo tylko wtedy wszyscy jej członkowie mogą być szczęśliwi. Jeśli kochają Boga, to będą prawdziwie kochać siebie nawzajem. W dzisiejszym tekście Mojżesz uprzedza, że w rodzinach Izraelitów pojawią się sytuacje, w których najbliżsi będą potajemnie namawiać się do oddawania czci obcym bogom. Należy zdecydowanie przeciwstawić się takim namowom. Bałwochwalstwo odwodzi od Boga, a w następstwie stopniowo odbiera życiu również inne cenne wartości i w końcu nieuchronnie doprowadza do bólu i upadku. Społeczność z Bogiem przewyższa wszelkie więzi międzyludzkie, nawet rodzinne. Bóg jest większy niż ktokolwiek inny. Bałwochwalstwo pozbawia nas nie tylko szacunku wobec samego Boga, ale także wobec wszystkiego innego. Burzy porządek, odwraca kolejność wartości. Mamy przede wszystkim kochać Boga, bo tylko On nadaje życiu właściwy sens i kierunek. Stefan Garczyński, polski poeta, przedstawiciel romantyzmu, napisał: kłamstwo jest znakiem i jednocześnie pogłębieniem wyobcowania. Panie Boże, pomóż mi wyraźnie dostrzec, że kłamstwa i krętactwa niszczą najcenniejszą wartość, jaką nam ofiarowujesz. Naucz mnie kochać prawdę. Amen.